Co to kurwa jest Linear Phase i Phase Distortion? Co to kurwa jest? Witajcie, drogie dzieci! Dzisiejszy odcinek jest pierwszym odcinkiem z serii Co to kurwa jest? Gdzie razem dowiadujemy się, co to kurwa jest? Co to kurwa jest? W dzisiejszym odcinku dowiemy się, co to kurwa jest? Linear Phase i Phase Distortion. Ale Mateusz, dlaczego akurat chcemy wiedzieć to? Ano dlatego, że miksowanie jest niczym innym jak umiejętnym podejmowaniem konsekwentnych decyzji w kontekście twojego brzmienia. Jeżeli będziesz rozumiał łańcuch i konsekwencje zasad działania transformacji dźwięku na różnych etapach w łańcuchu, to nie wiem, będziesz na przykład wiedział, dlaczego możesz wrzucić do blendera jabłko, a nie możesz na przykład tam wsadzić swojej ręki. Kwestia Linear Phase skupia się głównie wokół ekwalizacji, więc będziemy dzisiaj o niej mówić jak najwięcej. Moment na ciekawostkę, bo mam dzisiaj i sweterek, i szaliczek, kurwa. Zanim w 97 roku w Belgii wynaleziono FL Studio, nie dało się robić rzeczy w komputerze i w ogóle nie było czegoś takiego jak Fruity Limiter, albo Parametric EQ2, albo nie było tego takiego, co robi taki... Wszystko działo się w pudle. Jednym z takich pudeł jest BetterMaker 323 albo 232, który jest cyfrowo sterowanym analogowym ekwalizatorem. Jak to kurwa działa? Bierzemy sobie całe nasze spektrum, sygnał z kabla wpada do takiego pudła, które tnieje na pasma. Nie, no jedno, nie, cię, nie. Załóżmy, że ktoś wybudował model, który całe słyszalne pasmo to jest 20 do 20k. I załóżmy, że któryś model, niekoniecznie ten, bo ten jest dużo bardziej zaawansowany, ale tnieje na przykład 20 do 200, 200 do 2k. 2K do 5K i 5K do 20K. I teraz, korzystając z rozmaitych sekwencji rezystorów i kondensatorów, sprawia, że niektóre z tych pasm będą wzmacniane, a niektóre z tych pasm będą osłabiane, jeżeli chodzi o ich głośność. Zamknij ryja. Tutaj sobie dorysujemy takie gówienko. Plus gówno, a tu będzie było tak te minus gówno. Teraz tak, ja nie jestem inżynierem elektryki, więc nie wiem dokładnie, jak to jest zbudowane. Natomiast to, co jest istotne w tym filmiku, to żebyś zrozumiał ogólną zasadę działania niektórych komponentów. Ma ci to tylko i wyłącznie pomóc w podejmowaniu bardziej adekwatnych decyzji i rozumieniu, dlaczego niektóre rzeczy na różnych stopniach w łańcuchu działają w odpowiedni sposób. Jeżeli dokładnie ktoś wie, jak to działa i chce mi to wytłumaczyć, zajebiście, zachęcam, zapraszam, może zrobię update w kolejnym filmiku. Słuchaj! Więc tu jest wszystko jasne, od 20 do 20 zostaje tak samo, od 20 do 2000 wzmacniamy sygnał, od 2 do 5 osłabiamy i reszta zostaje tak samo. I teraz muka pojawia się na etapie, w którym musimy wszystko z powrotem zsumować do kupy, do jednego sygnału. Dlaczego? Dlatego, że na tej drodze, kiedy dodajemy albo osłabiamy i w zasadzie na każdej drodze z tych komponentów zachodzą różne zmiany, jeżeli chodzi o czas. Jeżeli na tym paśmie przykładowo dodajemy rezystory, które nam osłabiają sygnał, zmniejszają jego moc, w efekcie obcinają nam 2 do 5K, to w analogowym sensie tworzymy drogę dla sygnału, który go troszeczkę opóźnia. I dlaczego to jest problematyczne? Możemy mieć na przykład w jednym sygnale 50 Hz plus 200 plus na przykład kurwa 4000. I teraz jeżeli w 200 Hz opóźniamy sygnał, ale to są milisekundy, to jest kilka centymetrów zwojów więcej, więc to są totalnie milisekundy. Ale jeżeli mamy 200 cykli na sekundę, to robi jakąś różnicę. Sygnał, który z powrotem wraca z pudła, jest trochę opóźniony. Dlatego zmiany, które zachodzą, odbywają się tutaj, na przegubach pomiędzy pasmami. I żeby wam zobrazować, dlaczego to jest kurwa ważne i dlaczego o tym rozmawiamy, weźmiemy sobie na pletona i sobie w nim odpalimy ten. No i ciach. Więc tak, mamy sobie prostą sinusoidę z moim FM-em, w chuj saturacji, limiter, EQ oraz pomiar głośności w cyfrowym tego słowa znaczeniu, czyli dB Full Scale. Sinusoidę sobie napierdala minus 1 dB dB True Peak, czyli nie wychodzimy poza limit. I teraz, uwaga, uwaga, patrzcie, co się dzieje, jak dodam filtr górnoprzepustowy aka bypass filter. Nagle mamy kurwa 6. Mamy plus 6. Dlaczego mamy... Mateusz, ja pierdolę, dlaczego dodając filtr górnoprzepustowy, czyli upierdalając dół, mamy 7 dB, w zasadzie więcej niż 7, bo nie wiadomo, jak daleko on jeszcze chce iść. Dlaczego wypierdalając dół, dodajemy górę? Właśnie z tego powodu, o którym dzisiaj dyskutujemy, który nazywa się Phase Distortion. To jest limiter, True Peak, za nim nie ma już nic więcej. Wyłączamy z powrotem filtr, reset, wracamy do minus 1. Okej, spoko. Czy rozumiemy, o co chodzi?
Tak, ale kiedy zaczniemy napierdalać bangery w FL Studio? Zaczniemy, ale najpierw musimy umysłem wniknąć w struktury pierdolnięcia, aby złączyć się z nim i zrozumieć zasady działania naszego mózgu w kontekście dobrego kurwa trapu gang. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, to to, że w świecie... Nie kurwa czerwony, że w świecie cyfrowym bierzemy sobie taką sinusoidę i tniemy sobie ją na malutkie kropeczki i umiejscowiamy ją w kontekście rozdzielczości cyfrowej 24 bity albo 16 albo 32 float, ale zazwyczaj jest to 24. Te pocięte informacje a propos fali, tak samo jak do takiego Better Makera, trafiają nam do analogowego przetwornika, który tnieje nam na kawałki i w środku dzieją się różne inne dziwne rzeczy. Tak samo jak kondensatory i tranzystory. Generalnie wszystko w cyfrowym świecie opiera się na wzmacnianiu i osłabianiu sygnałów i w niektórych ekwalizatorach znajduje się funkcja, która nazywa się linear phase. Czym jest linear phase? Linear phase oblicza czas powrotu konkretnych częstotliwości tak, aby nie odbiegało od konkretnego cyklu, tylko były w zgodzie. W efekcie nie powstają nam żadne artefakty. Tą jedną rzecz, którą musisz wynieść z tego filmiku, to to, że każdy z ekwalizatorów na przegubach pasm kreuje swoje artefakty. I czym się różni taki parametric EQ od takiego Better Makera? Czym się różni taki Better Maker od jakiegoś Pulteka albo od innych narzędzi robionych przez SPL? Czym się to różni od na przykład cyfrowo ustawionego Zona 9? Tym się różni, że każdy ekwalizator ma różne konfiguracje tranzystorów i kondensatorów i różnie wpływa na dźwięk i produkuje różnego rodzaju artefakty, różnego rodzaju koloryt. W cyfrowym świecie jest tak samo. Nie musisz wybierać ekwalizatora typu FabFilter albo Ozone, który jest cyfrowy, gładki. Możesz korzystać z jakichś pluginów od SoftTube'a. Są różne emulacje. Wavesy robią dużo różnych zajebistych emulacji. One wszystkie mają swój charakter, one wszystkie mają swoje brzmienie i ten charakter i to brzmienie zachodzi właśnie na tym etapie. W zasadzie zachodzi na każdym etapie, ale najwięcej zachodzi na tym. Więc zróbmy sobie jeszcze jeden eksperyment. To jest ta sama sytuacja. Meter na minus 1, dodajemy high pass, wypierdala nam go w górę, wracamy do minus 1, wchodzimy na ozonę. Dobra, więc porównajmy sobie, w jaki sposób działają różne ekwalizatory. Na przykład ustawiamy je w miarę na pałę tak samo, na jednym i drugim mamy na 40 Hz. Kurde, to jest mierzone w Q, to jest mierzone w decybelach na oktawę, ale spoko, w miarę na pałę to wygląda podobnie. Zerknijmy na meter i zobaczmy, co się dzieje z sygnałem, jak dodamy EQ od Abletona. 5-2. Spoko. Ciach, resetujemy meter, zobaczmy, co się dzieje z tym. 4-3. Ok. I teraz odpalmy sobie EQ w wersji cyfrowej. I odpalmy sobie, już jest mniej. I odpalmy sobie teraz w nim linear. I zobaczmy sobie różnicę między brakiem korekcji fazy 3-6. Korekcją fazy minus 1-3. Czyli wreszcie, kurwa, odejmuję trochę basu z dołu, mam mniej sygnału, mam mniejszy clipping. No, na razie nie mam clipping, ale dobra, wiadomo, o co chodzi. Drogie dzieci, bardzo ważna, kurwa, konkluzja, jeszcze raz powtarzam, tego filmiku. Czy EQ taki jak Ozone z opcją linear phase jest lepszy od takiego, nie wiem, kurwa, z FL Studio? Nie. Nie, nigdy, kurwa, żaden plugin nie jest lepszy od drugiego. Każdy jeden plugin ma swoje zastosowanie. Jeżeli chcesz zobaczyć, czy dane EQ najlepiej pasuje do twoich wokali, do twojego basu, do twojej gitary itd., bierzesz kilka różnych wtyczek, które posiadasz, ustawiasz je w jednym łańcuchu w taki sam sposób, w dokładnie taki sam sposób i patrzysz, w jaki sposób każdy z nich zmienia ci strukturę twojego dźwięku i który ci najbardziej pasuje. Uszy decydują. Koniec, kropka. Ja pierdolę. Na chuja, kurwa, noszę ten szalik, przecież jest tak gorąco, kurwa, masz.